Mano, tutaj Bartek, Zik, Zeke, nie wiem jak się to wymawia, ale jest to wprowadzenie do praktycznego monitorowania sieci i wykrywania zagrożeń za pomocą Zike, dawniej Bro. Odpalamy sobie Split View, no i lecimy. Oficjalny opis Zik, dawniej Bro. Wiecie co? Ja nie wiem jak się to wymawia, więc sobie to puszczę przez translator. Zik, okej. Okay. Google Translator mówi Zik, ja będę mówił Zik. Bla, 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 światowa platforma monitorowania sieci, spoko, wszystko jest, ukończ network fundamental, żebyś w ogóle miał jakieś pojęcie, co się tu dzieje, ukończone i tam było, że mamy tak i mamy różne zadanka. To się kiedyś otworzy? Mamy różne zadatka, ClearLogs SH i spoko. I dobra, monitorowanie bezpieczeństwa za pomocą Zik. Okej, co to jest monitorowanie sieci, monitorowanie bezpieczeństwa sieci, co to jest Zeke? Zeke to komercyjne, pasywne narzędzie do monitorowania sieci otwartej kodzie źródłowej, struktura analizy ruchu opracowane przez Lawrence'a Bravelego Labs. Obecnie Zeke jest obsługiwane przez kilku programistów, a CoreLite zapewnia rozwidlenie Zeke gotowe do pracy w przedsiębiorstwach, dlatego narzędzie nazywane zarówno open source, jak i komercyjnym. Różnice między wersją open source a wersją komercyjną opisane szczegółowo tutaj. Ojej, no po prostu prawo, lewo widzimy jak to wygląda, spoko. Zeke versus Snort. No Snort jest IDS-em, czy tam IPS-em jednocześnie. Chociaż narzędzia typu IDS, NIST dobrze znać wady i zalety, okej. Okay. Dlatego zerkniemy na te wady i zalety, nie będziemy przecież czytać pojedynczo, chyba że pytanie będzie tego wymagać. Frameworki Zika, mamy cluster i signature. Aha, okej. Okay. Logowanie, no spoko, spoko. Output Zika mamy w tym miejscu. Logi z doznania trzeciego. Pracowanie z Zeke. Czy tam Zike, czy tam, nie wiem. Okej. Okay. Ja myślę, że te zadania bym Wiresharkiem zrobił, tak szczerze. Okej, okay, status start. Spoko. Aha, spoko. I daj tak i dostaniesz. Ojejku, seriously? Nie ma podpowiadania składni. No świetne narzędzie. Takie. Ja mogę sobie tyłek podeszyć generalnie. A, bo to by trzeba tak zrobić. Spoko. I tu mamy jakieś komendy, czyli R to jest opcja read-write. C to jest ignoruj błędy sumy kontrolnej. W to jest informacja o wersji. No i ZKCLT, czyli moduł. Dobra. Dalej. Jaki jest numer wersji? Ja nie mogę. A kogo to obchodzi? O, tu załadował się, ale tak się średnio załadował. Zobaczmy to, minus W tam było. Minus V. I wersja jest 2.4.0. Dobra, podajemy tą wersję. Przepraszam, co? A no tak, bo przecież to jest zupełnie inne narzędzie. Ja pierdzielę. Zbadaj plik sample 1, jak nazywa się, jaka jest liczba wygenerowanych alertów. Sample... A gdzie jest sample 1? Chyba to jest to. Okej. Okay. Mam głośny mikrofon, nie? Masakra. Dobra. Jeszcze raz może tego. Minus C, minus R, tak? Aha, dobra, już rozumiem. O Jezu, jaki ten tool jest denerwujący. Jak ludzie mogą tego używać?
Robimy tak. Jakie to jest denerwujące. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Masakra. No dobra, jakiś tam sens to ma może, ale ja będę narzekać jak zły. Okej, mamy parę innych rzeczy. No i teraz. A, i teraz mamy wyjaśnione te wszystkie rzeczy, tak? Filsy, net kontrole, daily. Różne tam logi, zależnie od protokołów. Spoko. Okej. Niech będą. Można wykatować. Świetnie. Investigate sample pickup. Tu mamy task 3 teraz, także przejdźmy do task 3. I okej, zróbmy to samo. Świetnie. DLS minus ela grep log wc minus l. Widzimy 9. Okej. Investigate sample, sprawdź log. Jaka została nazwa hosta? Okej. Less dhcp. Kurde, czemu to jest widok kupy? Hostname, hostname, hostname. Czy to jest hostname? Nie wiem, let's try it. Pewnie nie, nie. A więc zaraz trafi normalnie. To wygląda na hostname trochę. Mamy hostname, spoko. Investigate DNS log. Jaka jest liczba unikalnych zapytań DNS? Okej, okay, to nie podziała. Unikalne zapytania. Czemu, kurde, to jest tyle główienka? Czekajcie, ja sobie to posortuję. AWK. Print. Dobra. Jeden. Nie. Jeden jest nieistotny. Dajmy dwa, trzy. A samo dwa? Nie, jakieś dziwne to jest. Dwa. Trzy. Cztery, pięć. Tu się dały kropki, nie przecinki. Nie ma takiej składni, kurczaczki. No nie wiem, ale będę zgadywać, bo dwa. Ale nie wiem, na jakiej zasadzie mam to zgadnąć, w sensie jak mam to powiedzieć, bo kurczę. Rozwalona jest ta cała składnia, jak się tylko da. Dobra, sprawdź kon. Jaki jest najdłuższy czas trwania połączenia? Okej. Zobaczmy tego zikekuta. I zikekuta po... Okej. Co jest? Zikekuta po... Najdłuższy czas połączenia, czyli. Czekajcie, headcon. I po czym w sumie?
Ja naprawdę tutaj nie widzę czasu połączenia, autentycznie. Tu coś jest. Tu coś jest. Duration. Ok, teraz widzę. No dobra, dajmy to. OK. Dajmy sobie te ID, IP raczej. A, dałem header. Świetnie. Czemu sort uniku sortuje znowu kupa? Ja nie mogę. 309, 25. 29, 32. Nie widzę nic więcej. Okej, okay, ale się nie polubię z tym kung fu, przeczytałem. Command line kung fu. Okej. 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 Nie rozumiem, dlaczego oni dają tę komendę teraz, a nie dostają tego wcześniej. W sensie, ta kolejność jest bez sensu. Sygnatury Zekę. Okej. Możemy sobie wyciągnąć sygnaturkę. W ten sposób, spoko. Wygląda całkiem przyzwoicie. Jakiś tam JSONik. Przykładowa, tutaj sygnaturka brute force. Ok. Ok. Dobra. Rules is not of ZK. Spoko. Task 5. Ja tak lecę przez to. Nie wiem. Był w ogóle task 4? No właśnie, tak. Zdziwiłbym się, jakby był, bo tam nic nie było. I spoko. FTP pierwsze. Pierwsze mamy HTTP. HTTP Passport Scene i HTTP tutaj. No i dobra. Teraz sobie przeczytajmy. Sprawdź. Utwórz sygnatury. OK. Jaki jest źródłowy adres IP tego zdarzenia? Źródłowy adres IP. Co? OK. Ja, chyba takie. No i teraz naszego zeka lecimy. Jakiś error w sygnaturze. To jest to ciekawe, bo skopiowałem tą sygnaturę stąd. Chyba, że error jest w tym, co tu kliknąłem. Nie wiem, o co chodzi, co jest. Dobra, zresetowałem maszynę. Tutaj jest, nie widać, ale jest inna IP. I zobaczymy, czy to mi teraz wejdzie. Czy ten Bailo na przykład tutaj damy gwiazdka. Kropka, gwiazdka, password. Kropka, gwiazdka. No i event.
Clear text password found. No i odpalamy komendę. Tą. No jak widzicie, tym razem nie ma błędu, także ciekawe. Gdzieś tutaj musi być jakiś dziwny znak w tej linijce, gdzieś tutaj, który nie jest do końca znakiem tym ASCII, które znamy, używamy. Także ciekawe. I dobra, pytanie pierwsze to było... Widzicie, SIN IP, jak ktoś jest spostrzegawczy. Utwórz podpis HTTP, jaki jest źródłowy adres pierwszego zdarzenia. Jaki jest źródłowy port drugiego zdarzenia? Mamy destination, mamy source port. W sumie powinno być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Sześć. Pięć. Czyli powinno być tak. Jak widzicie, jest to posortowane w sposób tragiczny. Sprawdź connection log, jaka jest łączna liczba wysłanych i odebranych pakietów z portu tego. Pakietów z portu tego. No to cat connection, nie, grab to. I teraz mamy to i to. Powinna być suma, tak? Czy nie? Wydaje mi się, że to będzie origin to i jakby response to. Są to jakieś liczby. I one są 4, 2. Czyli tutaj i tutaj. A musimy wziąć to, czyli jeszcze potrzebujemy port. No ślepy nagle. Okej. I co, 20? Dobra. Utwórz regułę globalną dla FTP-a. Okej. Okej. Nie wiem, dajmy te dwie może. Czyli tutaj i będzie user admin.
Jaka jest liczba unikalnych zdarzeń? O, UAD, może to będzie to? Pasuje. Jaka jest liczba FTP brute force dopasowań? Teraz skrypty w Zika fundam podstawy. Ja sobie zrobię przerwę chyba. Dobra, mamy Zika skrypty. Zika ma własny język skryptowy sterowany zdarzeniami, który ma taką samą moc jak języki wysokiego poziomu. Pozwala nam badać i korelować wykryte zdarzenia. Ponieważ są tak samo wydajne jak języki programowania wysokiego poziomu, będziesz musiał spędzić czas na języku skryptowym Zika, aby osiągnąć biegłość. W tym pokoju omówimy podstawy skryptów z Zika, które pomogą Ci zrozumieć, modyfikować i tworzyć podstawowe skrypty. Należy pamiętać, że do stosowania zasad można użyć skryptu. W tym przypadku będą one skrypt policy, no skrypt, przepraszam, skrypty zasad. No i tak, Zika ma domyślnie zainstalowane skrypty podstawowe, nie należy ich modyfikować. Czyli tak, w katalogu, gdzie zainstalowaliśmy Zika, no i mamy share Zika, przepraszam, Zik base. Tutaj mamy skrypty wygenerowane z modyfikacją przez użytkowników. Tutaj mamy site. Skrypty znajdują się na określonej ścieżce. No i okej, dalej. Podobnie jak Snort, aby automatycznie ładować czy używać skryptów w trybie sniffing mode live. Live sniffing mode, to jest tak śmiesznie po polsku brzmi. Tryb wąchania na żywo. Musisz zidentyfikować skrypty w pliku konfiguracyjnym Zika. Możesz także użyć skryptów do pojedynczego uruchomienia, podobnie jak sygnatury. No i tak, skrypty Zika korzystają z rozszerzenia .zik. Nie modyfikuj niczego w obszarze zikbase, directory, czy folderze. Skrypty wygenerowane i zmodyfikowane przez użytkowników powinny znajdować się w folderze zek site po prostu. Możesz wywoływać skrypty w trybie monitorowania na żywo, łapiąc je za pomocą takiego lub takiego. Zik jest zorientowany na zdarzenia, a nie na pakiety. Musimy łapać napisać skrypty, aby służyć interesujące nas wydarzenie. I okej, mamy tutaj takie coś. No i dobra, GUI versus skrypty. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad automatyzacją zadań Wiresharku, T-Sharku, czyli TCP dumpie? Zik zapewnia nam tę szansę dzięki swojej mocy skryptowej. Powiedzmy, że musimy wyodrębnić wszystkie dostępne nazwy hostów DHCP z pliku pickup. W takim przypadku mamy kilka opcji, takie jak użycie TCP dumpa, Wiresharka, T-Sharka lub Zika. Zobaczymy najpierw Wiresharka na scenie. Te same informacje można znaleźć w Wiresharku. Jednakże, chociaż informacje te można wyodrębnić za pomocą Wiresharka, nie jest łatwo przenieść je do innego narzędzia w tym w celu przetworzenia. TCP Dump i Wireshark to narzędzia wiersze polecy, dzięki którym można łatwo wyodrębnić i przenieść dane do innego narzędzia w celu przetworzenia lub korelacji. Ok. Teraz zobaczmy Zik skrypty w akcji. Najpierw przyjrzymy się komponentom skryptu Zik. Ok, predefiniowany składnie. No i dobra, mamy skrypt. To wygląda tak. Teraz użyjemy skryptu i zobaczymy wynik. Ok.
Dostarczane wyniki pokazują, że nasz skrypt działa poprawnie, mamy wyodrębnić żądane informacje. OK. Dostosowane lokalizacje skryptów. Beef, beef plugins, protocols. OK. Teraz. Dobra, przejdź sobie do taska szóstego. Przechodzimy do taska szóstego. Spoko, big flow, small flow. No i tak, przejdźmy do small flow. Tam LL można dawać, haha. OK. Sprawdź DHCP log, jaka jest wartość domeny hosta WinLab 01. OK, no to używamy tak. Bierzemy naszego tutaj DHCP zika. Ojejku, coś mi się palce za szybko tu klikają. No i dobra, patrzymy tak. DHCP message, connect, origin, bool, message, options. No generalnie jest taki sam skrypt, nic się nie zmieniło. Teraz wystarczy chyba zrobić tylko to. I mamy student 01 PC to i jakieś no expression missing coś tam. Także prawdopodobnie będzie to student 01. Boże, co ja znowu kliknąłem? Ja będę musiał znowu wycinać? Nie chce mi się wycinać. Jest to niepoprawna odpowiedź. Jaka jest domena dla tego hosta? Aha, domena, ok. I trzeba będzie ten skrypt zmodyfikować lekko, tak? Host name. Ok. Head. Aha, to nie mogę tak. Nie wiem, czy to będzie po prostu dolar domain, tak szczerze. Z drugiej strony mogę zrobić coś takiego. Tutaj mamy jakąś ciekawą domenę. OK, to jednak wszystko git jest. Dalej. Zbadaj big flow teraz. Flows i sprawdź. No właśnie, ja tego nie zauważyłem na początku. Big flows. I nano DHCP. DHCP. Spoko, to samo. No kurde, dużo tego. Jak, ja nie rozumiem, skąd się biorą te błędy. To są pliki, które są tu defaultowe, ja ich nie zmieniałem nawet. No trochę tego trwa. Dobra, ja wam spauzuję, bo nie ma sensu, żebyście na patrzenie tego się przewi... Ja zawsze jak tak mówię, to się nagle wyłącza. Spoko. Cat dhcp.log. Świetnie. Teraz zapewne zikecut wystarczy. Po jakimś, nie wiem, host. Jest coś takiego jak hostname? O, idealnie, dokładnie tego potrzebujemy. Hostname. I teraz pewnie sort uniku. Świetnie. WC minus L 18. A, bo tu mamy taką linię jedną, to 17, tak? OK. Sprawdź DHCP, jaka jest zidentyfikowana wartość domeny. OK. Zobaczmy, jak się. Czy domenę nam pokaże? Jest domain po prostu, świetnie. Także. Prawdopodobnie chodzi o tą domenę. O to chodzi. Teraz mamy skrypty zika, zika skrypt, skrypty i sygnatury.
podstawowe skrypty, spoko. Okej, połączenie, żeś nawiązane. W miarę to rozumiem. Spoko, no okej. Dobrze. 202. Dobra, ja to przelecę, no jak coś to będę wracać po prostu. Task 7. O kurczaczki. Dobra, idziemy do 101. O, mamy wszystkie skrypty. Także tak. Zbadaj sampla z 103. Jaka jest liczba wykrytych nowych połączeń? No to tak. Na pewno zaczynamy od tego. Nasz sample. No i 103 zeka. 103. I dobra. New connection fault. No to zobaczmy sobie grepa na tą frazę. Świetnie. No i teraz wc-l oraz kurczybek. I tam wychodzi 87. Czy to jest prawda? Jest to prawda. Teraz mamy 202. Oj. O co chodzi? 201, przepraszam. Ok. I teraz zbadaj FTP pickup z podpisem tym. Sprawdź signature logs, ile jest signature hints. I razy tak samo została wywołana. No to ok, klasycznie. Zika to, dajemy sobie naszego, tutaj tak, tutaj będzie 200, a tutaj mamy sampla pickup, FTP pickup. Zaraz, kurczę, pomyliłem się. Clear logs, ok, bo jeszcze potrzeba nam sygnatury. Ok, teraz. Zobaczmy, co się stanie bez sygnatury. Nie, no musi być sygnatura. Kurczę, musi być ta sygnatura. Ja nie mogę. Dobra, a może po prostu wystarczy dać sygnaturę, a nie tego? Czyli FTP admin. Co jest nie tak z tą sygnaturą, ja się pytam. Przecież to jest defaultowa. Ja jej nie edytowałem. Nie wiem, o co chodzi, trzeba będzie znowu zresetować. Ja tego nie rozumiem, dlaczego to nie działa. I serio, ja nie wiem, o co chodzi. Generalnie teraz. Ale o co tu chodzi? To jest świeżutka maszyna, patrzcie. Ja nawet nie zdążyłem tego edytować. W sensie, to jest dosłownie, nie wiem, świeżo wystartowany serwer. Dlaczego on nie działa? Nie rozumiem tego, serio. Dobra, pomijając, że to nie to, przepraszam. Miało być 201. OK. FTP pickup i FTP FTP myślnik admin. No, o co chodzi? Świeżutko wystartowany serwer. No, co jest nie tak? Nie wiem. Nie wiem, czy ten admin to nie jest błąd w sumie. Bo tutaj było inaczej przedtem.
Nie wiem, ale jest to mega denerwujące, przyznam szczerze. To było w czwartym może? A nie było czwartego. Zaraz mi coś trafi normalnie, serio. No i okazuje się, że to po prostu moje błędy, bo tutaj trzeba dodać minus S. No i tyle, i działa. Ajajaj, tak wiem, śpieszę się, tak wiem, mogę robić to lepiej, tak wiem, robię to nieidealnie, tak wiem. No, coś jeszcze? Nie, chyba nie. Signature locks, zobaczmy signature locks. Duży pliczek. I co my tutaj mamy? Takie coś i mamy zobaczyć, ile ten raz zostało... User administrator. No to sobie zobaczmy po prostu to. Wygląda nieźle. 731. 731? Niestety nie. Minus 1. Aha. Nadal 731. Niesamowite to dla mnie. W takim razie dajmy sobie tak. I tu dajemy po... Tym może? Jeden cztery zero jeden, czyli 1400. Nie no, logiczne, logiczne. I dalej. Jaka jest łączność? Aha. Ja tutaj patrzyłem, ale mam drugi monitor. Ja na drugim monitorze patrzyłem na ten, na inne pytanie. Nieważne. Nieważne. OK, teraz mamy zbadaj FTP zawierające wszystkie skrypty lokalne, loaded scripts, jaka jest łączna liczba załadowanych skryptów. Wiemy, że te skrypty mają takie coś, także... Cztery, dziewięć, osiem. Jak ktoś pyta, czemu dałem to, no to kropka oznacza każdy znak. Nie wiem, czy będzie tak samo, ale jak bez tego, to będzie jakby kropka znaczyła jako każdy znak, a nie jako escape'owana kropka. I teraz pójdźmy do 202. I dobra, przejdź do tego folderu, zbadaj ten skrypt. Jaka jest całkowita liczba wykryć metodą brute force? No to zig, minus c, minus r, tego ftpa. Mamy tego brute force'a. O! To chyba dwa będą? No to niezły brute force. Teraz mamy frameworki. Brute force na dwa razy. Nawet tego brute force można znaleźć. Czasami jak ludzie wpisują dobre hasło, to się mylą częściej. Okej, okay, załaduj frameworki. Spoko. W ten sposób. Okej. Okay. Tu mamy parę przykładów. Spoko, można je ładować w taki sposób. Wyciąganie pliczków, rozpakowanie pliczków. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. RAM ogłoszeń, intelligence, ok. I lecimy, taski 8, tak? I dobra, lecimy na task 8. Case 1, intelligence, zbadaj Intela i powiedz mi,
Na drugie ustalenie, gdzie znaleziono informacje wywiadowcze. OK. C minus R. A, małe R. Nieważne, dałem duże. OK. Gdzie znaleziono informacje wywiadowcze? Okej. Okay. Dalej. Jak nazwać pobrany exe w HTTP? Teraz weź case'a 1 z tym skryptem i przejdź w files. Jaki jest MD5 pobranego pliku exe? To jest ten MD5. Tu widzimy po tym. Aha, to nieźle. A, dlatego, że to jest SHA-1, tu jest MD5. Zbadaj case za pomocą tego, ok. Przejdź do fotelu Extracted Files. Mamy trzy pliki. Przejdź do wartości pliku tekstowego. Co jest zapisane w pliku tekstowym? Zakładam, że to jest ten najmniejszy. Kurde. Chyba chodzi o to. Tak. Teraz mamy skrypty ZK paczki. Pakiety, przepraszam. No i tak, skrypty 204, no i mamy ten pakiet menadżera tego Zika i tak dalej. Ja to tak przeczytałem, mi się mega tego nie chce czytać, ale trzeba zrobić. Na szczęście było krótkie, już przeczytałem, świetnie. No ty kurczę. No patrzcie, nie mogę dać tyldy. Nie mogę dać tyldy. Task 9. Dobra, idziemy do którego? Invest HTTP pickup. No to kurczę, nieźle. Nie powiedzieć do którego. RAR duże. HTTP pickup jest w ClearText password. OK. No i zbadaj to. No to znowu ZK minus C minus R HTTP pickup. Tym razem bez tego, bez żadnej filozofii. A nie, trzeba będzie coś zrobić, tak? Gdzieś tutaj, ja? I dobra, i teraz zbadajmy tego. OK. I mamy tutaj pytanie, która z użytkownika ma najwięcej razy się pojawiła, OK? Raz, dwa, trzy, raz, dwa. To podobnie bro zik, a zik bro mniej razy, nie? Tu idziemy o jeden. Świetnie, teraz badaj case 2. Case
Tu w takim razie będzie prawdopodobnie w tutaj. Tak, case tu. Geo ten modul, ok. Czyli dajemy. Ojejku, dajemy sobie tutaj. Moduł bierzemy taki, patrzymy czy istnieje. Istnieje, nam podpowiedziało. I dajemy case tu. Idziemy do pom. Ok. I tym razem, jakie jest zidentyfikowane miasto? Chicago prawdopodobnie o to chodzi, bo mamy kilka razy, widzicie. Zobaczmy, czy odpowiedź jest prawidłowa. Tak. Która z IP powiązana z zidentyfikowanym miastem? Ten wygląda na to, bo jest kilka razy w tym miejscu. I dalej, zbadaj case 2 i teraz z tym skryptem. Teraz, ile rodzajów kodów stanu występuje w danym przechwytywaniu ruchu? Ok, jest tutaj. Cztery. No i wnioski. Wow. Było ciężko, daliśmy radę i mamy już tu Zig Exercises. Bardzo tego nie chcę robić dzisiaj, dlatego zrobię to jutro. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Na razie.